Przed Wami opowieść o przemocy, o tajemnicy i o zemście, czyli thriller psychologiczny od jednej z mistrzyń tego gatunku. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny wiosenny dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Do tej pory nazwisko Rachel Abbott kojarzyło mi się z serią detektywistyczną o detektywie Tomie Douglasie, a teraz przyszedł czas na nowy cykl, którego bohaterką będzie sierżant Stephanie King. Przed Wami pierwszy tom tego cyklu, czyli Zmuszona, by zabić, autorstwa Rachel Abbott właśnie, powieść, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Filia. I jak w przypadku wszystkich powieści Rachel Abbott, tak i tutaj nie będzie wcale tak łatwo rozgryźć fabuły. Aż do samego końca. Mark jest rozchwytywanym fotografem, Chloe, jego siostra, to jego agentka, a Ivy? Ivy to jego partnerka i matka jego dziecka. Ivy i Mark stanowią dziwną parę, dlatego że niby wydaje się wszystko z zewnątrz perfekcyjne, a jednak na tym obrazku co rusz pojawiają się rysy. Nie mówiąc już o tych martwiących wypadkach, które co rusz spotykają Ivy i o tym niespotykanym dość przywiązaniu Chloe do jej brata. Sierżant Stephanie King do świata tej trójki wkracza nieprzypadkowo, dlatego że już niejednokrotnie dostawała wezwanie właśnie do tego domu. Tym razem jednak na miejscu zostanie krew, dwa splątane ze sobą ciała, a w tle płacz zrozpaczonego dziecka. Co doprowadziło do takiej tragedii? Co tam w ogóle się wydarzyło? Powiem Wam, że Rachel Abbott ma ten prawdziwy dar tworzenia wręcz nieznośnego napięcia między swoimi bohaterami. Tak było w powieściach z serii z Tomem Douglasem i tak jest właśnie w Zmuszonej, by zabić. Czuć w tej powieści udręczenie, czuć w niej ukrywany latami ból, czuć również taką nienawiść, która sączy się ze strony na stronę. To jest właśnie ta przemoc, która przenika karty tej powieści. Nie myślcie jednak, że rozwiązanie tej historii będzie tak oczywiste i już znacie zakończenie, bo od razu Wam powiem, nie, to nie jest prawda, nic jeszcze nie wiecie. Dlatego, że Rachel Abbott jest mistrzynią tworzenia iluzji i zawoalowania prawdy. Każdy z jej bohaterów tutaj zmaga się z jakąś traumą. Ma swoje sekrety, ma tajemnice, no i nie jednego trupa w szafie. I wreszcie na końcu czytelnik zostaje tutaj z takim dylematem moralnym i może, chociaż nie musi wcale, zbierać szczękę z podłogi. To zbieranie szczęki oczywiście zależy od Waszego zaawansowania, jeżeli chodzi o rozwiązywanie książkowych zagadek. I powiem Wam tak, nic się tutaj nie zmieniło. Zawsze Wam polecałam powieści Rachel Abbott i również polecam Zmuszoną, by zabić. Jestem ciekawa właśnie tego cyklu, jak on się będzie rozwijał, jak będzie rozwijała się nasza nowa bohaterka Stephanie King i w którym kierunku pójdzie w ogóle ta seria. Czy będzie właśnie bardziej taka dreszczowa, bardziej obyczajowa, czy bardziej kryminalna, jak było z Tomem Douglasem. No, zobaczymy. A ja na razie polecam. Polecam, polecam bardzo. Zmuszona, by zabić, to thriller psychologiczny, dreszczowiec psychologiczny, więc mam dla Was jeszcze trzy inne tytuły z tego podgatunku. Krok trzeci Bartosza Szczygielskiego, czyli Osamotniona kobieta, kryzys małżeński i Przyjaciółka z przeszłości, które pojawia się znikąd, czyli za drzwiami sypialni czai się nie lada sekret. Inna Maxa Czornyja. To jest absolutnie szalona, krwawa mieszanka, która łączy w sobie Memento z Dniem Świstaka, Zaniki Pamięci, wiecie o co chodzi, powtórka z rozrywki, a wszystko to bardzo zwyrodniałe, jak to u Czornyja bywa. I wreszcie Nieodnaleziona Remigiusza Mroza i wcale nie polecam tego tytułu ze względu na to, jak ta powieść jest dobra, dlatego że jeżeli chodzi o powieści Remigiusza, to to jest średniak, ale polecam Wam tę powieść ze względu na tematykę, jaką porusza. A teraz, kochani, razem z wydawnictwem Filia zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz Zmuszonej, by zabić, do wygrania. A pytanie konkursowe to absolutna prościzna, dlatego że napiszcie mi w komentarzu pod filmem, dlaczego ta powieść ma trafić właśnie w Wasze ręce. Jestem ogromnie ciekawa, co też napiszecie. Konkurs trwa do końca maja, a jak się skończy pandemiczne szaleństwo, będę rozwiązywać i będę wysyłać. Rachel Abbott, niezmiennie dobra, niezmiennie satysfakcjonująca. Tutaj nic się nie zmieniło i ogromnie mnie to cieszy i bardzo się cieszę, że mogłam poznać właśnie pierwszy tom jej nowej serii. Jestem ciekawa, gdzie to pójdzie dalej. Jeśli wolicie sobie trochę poczytać, to zaglądajcie oczywiście na bloga Wielkiego Buka, bo nie musicie mnie słuchać. A ja zapraszam Was do następnego filmu już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa!
A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na krótką serię, na krótko, w której opowiadam o dwóch wyjątkowych powieściach, zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie, jest to kanał książkowy, literacki. Jeśli Wam się tutaj spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!